Przyjaciele, nazywam się Julita Korgol i będę wam świadczyć o Jezusie. I te słowa, które teraz usłyszycie, tak jak są jak słowa Jezusa, bo to jest Ewangelia, świadectwo mojego życia. Kiedyś tak jak wy, biegłam myśląc, że to wszystko, co może mi zaoferować świat, da mi szczęście. Sama siebie stawiałam w miejscu Boga w swoim życiu. Ja mam być szczęśliwa, tylko moje ma się liczyć. Pełnymi garściami z tego, co oferuje świat. Skończyłam studia na Wydziale Prawa. Zaczęłam pracować. Zarabiałam dobre pieniążki. Myślałam, że da mi to szczęście, dobre wykształcenie, dobra praca. Okazało się, że nie, że ciągle się chce więcej. Wyszłam za mąż. Urodziłam dwoje dzieci. Tak jak wy tutaj. Kupiliśmy sobie własne mieszkanie, z czasem wybudowaliśmy dom, nowe samochody, zagraniczne podróże, bardzo dużo pieniędzy. Myśleliśmy, że to wszystko to jest to, co zapewnia szczęście. Ja tak myślałam, a jednak gdy zamykałam drzwi w pokoju, gdy zostawałam sama, tak jak wy zostajecie, wewnątrz siebie czułam pustkę. I ta sama pustka jest waszym udziałem, bo gdy zostajecie sami, czujecie dokładnie to samo, co ja. To siebie postawiłam w miejscu Boga w moim życiu. To tylko sobie pragnęłam dogadzać, ale gdy zamykałam drzwi, wiedziałam, że wewnątrz mnie jest pustka, że wcale nie czuję się szczęśliwa, że im więcej mam, im więcej wydaje mi się, że sięgam po to, co oferuje ten świat, tym bardziej pusta czuję się w środku, tym bardziej wiem, że świat już nie ma nic do zaoferowania, a to nie wypełnia tego, co mam w środku. Nie zatyka tego, czego szukam. W takim momencie jak wy teraz przybliżyło się do mnie królestwo, teraz do was przybliża się królestwo. Teraz, gdy głos mój słyszycie, dociera do was Ewangelia, świadectwo o Jezusie. Tak też dotarło do mnie. Usłyszałam świadectwo o Jezusie, o tym, że umarł na krzyżu za mnie i zmartwychwstał, że jest Synem Bożym. Jeżeli uwierzę, to zbawienie będzie moim udziałem. A ja już wiedziałam, że to wszystko, co oferuje świat, to wszystko, za czym wy biegniecie, czego szukacie, nie daje mi szczęścia. I powiedziałam: Jezu, jeżeli to jest prawda, że tylko w tobie jest pełnia, to ja tej pełni potrzebuję, bo wszystko, czego szukałam, wszystko, po co sięgałam, tej pełni mi nie dało. Powiedziałam: przyjdź do mojego życia, ja oddaję ci moje życie, ja potrzebuję ciebie. Ja potrzebuję z tobą relacji. I zamieszkał we mnie Bóg, bo Bóg powiedział, że on nie mieszka w świątyniach ludzką ręką wybudowanych, w tym wielkim budynku, który macie tutaj. On tam nie mieszka. On powiedział, że będzie mieszkał w tych, którzy uwierzyli w niego, którzy oddali mu swoje życie. Więc teraz jest we mnie. Bóg pragnie relacji. Jezus jest Bogiem relacji. On nie chce, żebyście się go bali. Nie chce, żebyście chodzili i żyli bez niego. Chce mieć z wami relację taką sercem do serca. Chce z wami żyć i przechadzać się. Tak jak wam powiedziałam, nie mieszka w świątyniach ludzką ręką wybudowanych. Tam go nie ma. Bóg to nie jest jakiś obrazek. To nie święta, to nie jajko, to nie żurek. To nie droga krzyżowa, to nie ma nic wspólnego z Bogiem. Jezus nie był religijny. Religia nie ma nic wspólnego z Jezusem, wypaczyła jego obraz. Bóg jest Bogiem relacji, to jest tata, dobry tata, zainteresowany życiem każdego, kto w niego uwierzy. Takiemu Bogu oddałam moje życie. Takiego Boga, jak wy teraz z moich ust słyszycie, takiego poznałam ja. Z takim mam relację, żywym. Każdy dzień, sercem do serca. Kochani, ten Bóg jest żywy, on działa. Tak jak wtedy, kiedy Jezus chodził po ziemi, tak samo jest teraz. Miałam guza w piersi, zostałam uzdrowiona. Mam dokumenty na to, że nie ma guza. Zostałam uzdrowiona, ponieważ na krzyżu Golgoty wykonało się moje uzdrowienie. Nie miewam złych dni, nie miewam depresji. Nie mam jakichś stanów lękowych, tak jak wszyscy ludzie, którzy chodzą w tym świecie i sami dla siebie są bogami. Tak naprawdę, gdy przychodzi się do Jezusa, gdy realnie chodzi się z Jezusem, to wszystko,
co stało się na krzyżu Golgoty, to wszystko staje się naszym udziałem. Każde uzdrowienie, każde uwolnienie, podniesienie każdej dziedziny życia, która jest zgodna z Bogiem, która ma być podniesiona. Moje życie nigdy wcześniej nie było w takim miejscu, jak od momentu, kiedy realnie spotkałam Jezusa, kiedy oddałam Mu moje życie, uczyniłam Go Panem w moim życiu. Nigdy nie byłam tak szczęśliwa, jak od momentu, kiedy zaczęłam z Nim chodzić każdego dnia. Całe moje małżeństwo, które wcześniej z mężem niszczyliśmy nawzajem, oczekując od siebie, że zaspokoimy swoje własne deficyty. Moje małżeństwo, ponieważ obydwoje chodzimy z Bogiem, moje małżeństwo sięgnęło miejsca, którym nigdy wcześniej nie było. Jestem mamą, mam dwoje dzieci. Nigdy wcześniej, gdy chodziłam bez Boga, nie byłam taką mamą dla moich dzieci, jaką jestem teraz. Kochani, jestem zdrowa, jestem szczęśliwa. Jestem mamą, jestem żoną. Niczego nam w życiu nie brakuje. Mamy dobrobyt finansowy, realnie chodzimy z Jezusem. Nie ma dostępu do nas depresja ani żaden lęk. Z odwagą patrzymy w przyszłość. Wiem, skąd jestem, wiem, dokąd pójdę. Nie boję się. Można na tym świecie chodzić za rękę tylko z Jezusem albo z diabłem. Trzeba mądrze wybierać. Nie ma próżni. Tutaj decydujecie. Czyściec nie istnieje. Tutaj decydujecie, którą drogę wybierzecie. Możecie wybrać Jezusa. Tak jak teraz słyszycie to świadectwo do Nim. Ale możecie też podjąć decyzję, że Go nie chcecie. To jest wasza wolna wola. Ja świadczę wam o Jezusie. Nazywam się Jovita Korgol. Możecie nas obejrzeć na YouTubie czy na Facebooku. Tam jest całe świadectwo naszego życia. Świadczę wam moim życiem, o tym, że każdego dnia realnie chodzę z Bogiem. O tym, że jestem zdrowa, że zostałam uzdrowiona z raka. O tym, że jestem szczęśliwa, że moje życie jest podniesione. O tym, że Jezus jest żywy, że jest moim Zbawicielem i moim Panem, bo w sercu swoim uwierzyłam, że jest Synem Bożym i ustami wyznałam, że Bóg wzbudził Go z martwych, że wierzę w to, że jest Synem Bożym i zmartwychwstał, że pragnę Go jako Pana i Zbawiciela. Królestwo jest moim udziałem. Teraz przybliżyło się do was to Królestwo, gdy słyszycie mój głos. Bóg powiedział, że kładzie przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. To jest właśnie ten moment. Teraz wybieracie. Mądrze decydujcie. Wybierzcie życie, ażebyście żyli. Bóg powiedział, że stoję do drzwi i kołaczę. Możecie Mu teraz otworzyć. Teraz może być dzień waszego zbawienia. Własną wolną wolą decydujecie. Decyzja należy do was. Co wybierzecie? Amen.